Zaczynamy pasmo Wolne Głosy. Witam Państwa bardzo serdecznie i witam moich gości. Dzisiaj w studio kobieco powiedziałabym, dlatego że Marta Kubiak, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry Pani witam poseł. Witam serdecznie Panią redaktor. Witam serdecznie. No i z Panami będziemy łączyć się za pomocą najnowszych technologii. Może się doczekamy. Paweł Krutul, Nowa Lewica. Dzień dobry, witam serdecznie. Pozdrawiam z Białegostoku. I Jarosław Rzepa, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska. Dzień dobry, witam również Pana. Dzień dobry, to ja dzisiaj pozdrawiam z Nowogardu. O, a my tutaj pozdrawiamy z Warszawy panów bardzo serdecznie. Panowie, zacznijmy od tematu numer jeden dzisiaj na antenie telewizji Republika Rosja. Państwem sponsorującym terroryzm Parlament Europejski przyjął rezolucję. 494 głosy za przyjęciem tej rezolucji, 58 przeciw, 44 wstrzymujące się. Zacznę od pani poseł. Czy to jest zielone światło w tunelu? Co to daje? Znaczy, trzeba, pani redaktor, przede wszystkim wziąć pod uwagę to, że ta rezolucja nie ma żadnej mocy sprawczej. Natomiast ważne jest to, że żaden z polskich eurodeputowanych nie wstrzymał się ani nie zagłosował przeciw. Można powiedzieć, że większość była za. Z ważnych elementów, które zawiera ta rezolucja, to jest przede wszystkim to, ta odnośnie sytuacji ostatniej, która była miała miejsce w Polsce, w konsekwencji której zginęło dwóch naszych obywateli. No i również zapis dotyczący Smoleńska, więc te kwestie są ważne. Natomiast no, trochę nie do końca jestem zadowolona z tego, że ta rezolucja nie ma żadnej mocy sprawczej, dlatego że po prostu nie ma takich przepisów, które powodują, że ona jest, że ma jakąś moc sprawczą, więc to jest na razie, można powiedzieć, wymiar raczej symboliczny. Panowie, Paweł Krutul. Ta decyzja cieszy. No niestety, tak jak moja przedmówczyni powiedziała, nie ma to żadnej sprawczości, ale miejmy z tyłu głowy, że Rosjanie poruszają się po całym świecie, po Europie i taka łata do nich zostanie, że tak powiem, od dzisiaj doklejona. To jest bardzo ważne z psychologicznego punktu widzenia i to na pewno będzie im ciążyło, mieszkańcom, obywatelom Federacji Rosyjskiej, którzy wyjeżdżają poza granice swojego kraju. I to jest bardzo dobry kierunek. Bo to, co oni wyprawiają, mordują codziennie niewinnych cywili, tak jak dzisiaj ostrzelali i w zasadzie Lwów, Kijów jest bez ogrzewania. To jest po prostu... Cała Ukraina. Cała Ukraina oczywiście też przez to cierpi i to jest właśnie zachowanie terrorystyczne i powinniśmy wszyscy tutaj ponad wszystkimi podziałami to się z tym zgodzić i napiętnować na arenie międzynarodowej i również u nas w kraju. Jarosław Rzepa, jak pan interpretuje tę rezolucję dzisiejszą? Ja przede wszystkim patrzę na to z punktu widzenia zmieniającego się podejścia wielu przywódców, ale też wielu społeczeństw w Europie do tematu wojny w Ukrainie. Bo czym to jest dalej od granicy Ukrainy, tym pewnie to podejście do właściwie ujmowanie tego jest no, troszeczkę inne. Tak? My do tego naprawdę mamy bardzo emocjonalny, bliski kontekst z racji pomocy humanitarnej, z racji pomocy tej wojskowej. To jest zrozumiałe. Natomiast ta nasza aktywność w Europie też zrobiła swoją dużo w tej kwestii. Natomiast jeżeli mówimy też o tym temacie, to ja poruszę bardzo trudny temat z punktu widzenia właśnie tego sponsorowania terroryzmu. Bo my w pewnym momencie odcięliśmy się od węgla w taki sposób, jaki się odcięliśmy. Myślę, że można było to zrobić inaczej. Zostaliśmy odcięci od gazu sami, ale nadal kupujemy ropę. Nadal kupujemy ropę i powiem, że zapłaciliśmy sporo pieniędzy za tą ropę. Jeżeli byśmy chcieli przejść do kolejnego pakietu sankcji, a to miałoby być w tym obszarze, to powinniśmy od samego początku pracować nad dywersyfikacją, nad dostawami, zabezpieczeniem, dostosowaniem technologii do być może innej ropy. Miałbym takie dzisiaj pytanie do przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. Co zrobiliście w tym temacie? Bo jeżeli będzie tak, że za chwilę będzie kolejna decyzja odnośnie zwiększenia sankcji o ropę, to czy Polska jest do tego przygotowana? Dobrze. Panie pośle, to tutaj to pytanie pozostawię do pani Marty Kubiak, ale jeszcze w takim razie jedno pytanie do pana. A czy
pan, panie pośle, widzi, jakie podejście ma Polska, a jakie Niemcy? Niemcy niezbyt ochoczo podchodzą w ogóle do jakichkolwiek i sankcji, i pomysłów i tak dalej przez te kilka miesięcy. Dopiero teraz się budzą, mówią, no tak, można było posłuchać Polski. Tak, oczywiście. I to duża jest zasługa naszej aktywności na forum europejskim, rozmów z innymi przywódcami, że Niemcy zmienili narrację za późno, ale dobrze, że ją zmieniają. Pani Marta Kubiak. No tutaj, pani redaktor, trzeba by wziąć nie tylko Niemcy, ale również na tapetę Francję, bo przecież przypomnijmy, że mimo zakazu handlu bronią, no to przez bardzo długi czas jednak ta broń była sprzedawana. No i tutaj kłaniałaby się hasło praworządności, no bo jeżeli jakieś państwo nam mówi, że my nie jesteśmy praworządni, a w sytuacji, kiedy sprzedają i handlują i dzięki temu zaopatrują Rosję w pieniądze, a ta z kolei może kupować broń i mordować bezkarnie ukraińskie dzieci, kobiety i dokonywać tych mordów na Ukrainie, no to w tym momencie trzeba by o to zapytać, dlaczego właśnie te fundusze europejskie chociażby nie są właśnie wstrzymywane tym krajom, które, można powiedzieć, de facto wspierały terror. To jest po pierwsze. Po drugie, wiemy od samego początku, że przecież Niemcy absolutnie co innego mówią, a co innego robią. Tak? Teraz dowiadujemy się, że zaproponowano nam rozmieszczenie patriotów. Dowiadujemy się, że to tak niekoniecznie będzie od razu, bo o tym ma zdecydować NATO. Więc tutaj absolutnie moim zdaniem Niemcy nie są w żaden sposób wiarygodni. Mówią, że trzeba było słuchać Polski, ale też widzimy, że w żaden sposób nie wywiązują się z tych wszystkich decyzji i z tej pomocy, która mogłaby być zdecydowanie bardziej aktywna. Przecież wiemy, że są czwartym czy trzecim bodajże producentem broni na świecie, więc tutaj absolutnie wręcz prosi się o to, żeby przejęli, można powiedzieć, albo żeby chociaż tak jak my w takim stopniu wspierali Ukrainę i dostarczali jej również broń. A propos tych firm i powiązań biznesowych, za chwilę, panie pośle, ja tylko dodam, że warto tutaj wspomnieć, że są bardzo duże trzy firmy we Francji, których współudziałowcami są właśnie rosyjscy oligarchowie. Tak. Emmanuel Macron z tym nic nie zrobił, Paweł Krutul. Pani redaktor, ale odnosząc się do tych słów, co powiedziała pani poseł. Pani poseł, teraz też można Polsce zarzucić, że my wspieramy państwo terrorystyczne, kupując od niej dalej ropę. To pamiętajmy, że kij ma dwa końce. A jeżeli chodzi o dostawy sprzętu przez Niemcy, oczywiście tutaj się nie popisali. Tu mamy tego świadomość, ale tak samo, jeżeli byśmy chcieli dostarczyć, tak jak był tematem dostawa myśliwców MIG-ów 29, to my byliśmy do tego skorzy, a NATO się nie zgodziło. Także jeżeli jest się w strukturach NATO, to koniec podejmowania jednoosobowych decyzji. Tu się musi zgodzić cały sojusz. Drodzy Państwo, do NATO i do bezpieczeństwa jeszcze za chwilę przejdziemy. Tutaj to są, panie pośle, dwie różne kwestie. Natomiast podsumowując, można stwierdzić, że de facto praworządność dla żadnego komisarza europejskiego nigdy nie miała większego znaczenia. Liczyły się interesy i interesiki i niestety to widzimy. Właśnie, znaczy a propos tych interesów, bo ja bym chciała tutaj jedno pytanie i państwo odpowiadacie. Dlaczego tak późno? Niemcy? Dlaczego prawie tak późno? Prawie rok ta wojna, ta eskalacja tej wojny na Ukrainie trwa, bo wiemy, że trwa to od 2014 roku. Dlaczego dopiero teraz jest ta rezolucja? Dlaczego dopiero teraz NATO nazywa Rosję państwem, krajem terrorystycznym? Jarosław Rzepa może. Ale pani redaktor, to ja nie dostałem odpowiedzi na moje pytanie. My od 24 lutego do 5 października zapłaciliśmy za rosyjską ropę 6 miliardów euro. Jeżeli doliczymy do tego gaz, dopóki nas nie odcięto 2,5, to 8,5 miliarda zapłaciliśmy państwu terrorystycznemu. To są konkretne dane. I ja bym chciał się zapytać, co Prawo i Sprawiedliwość z tym tematem zrobi w kontekście, że nadal Prawo i Sprawiedliwość finansuje państwo terrorystyczne. Niektóre kraje tłumaczyły, że to nie jest tak od razu, ale nie można zerwać tych umów, ale dobrze, Marta Kubiak, bardzo nie, proszę. No oczywiście, że to nie jest tak, że można od razu to wszystko odciąć tak od razu. Doskonale sobie pan poseł zdaje z tego sprawę, to jest po pierwsze. A po drugie, no to wydaje mi się w kontekście tych decyzji, które podejmowaliście z Platformą Obywatelską, to chyba jest pan ostatnią osobą, która powinna mnie w ogóle o to pytać.
Jarosław Rzepa? Nie ma prawa, tak oczywiście. Poseł, co ma piernik do wiatraka? Kupujemy dalej od terrorystów, od morderców ropę. Czy nie mieliśmy czasu od 24 lutego zdywersyfikować dostaw ropy z rynków światowych? No nie mieliśmy czasu? Chyba panowie, mieliśmy czas. Jak dywersyfikujemy i otwieramy, to jest huk, że co my wyprawiamy, dlaczego my się odrywamy. Dlaczego jak nie robimy mamy ropy, odwrotnie, też? Dlaczego nie mamy ropy? Jak mamy ropę, to też jest źle. Więc naprawdę, panowie, więcej konsekwencji w tym, co mówicie i niestety panów nie słuchać, bo strasznie przerywa. Trzeba było przyjechać do studia z panią dobrze, redaktor. Dobrze, ale panowie, okej. Zwiększamy w takim razie, w tym roku zwiększyliśmy dostawy ropy, między innymi z Arabii Saudyjskiej, oczywiście, z Kazachstanu, tak, z innych i z Nigerii. Krajów. To się dzieje. Dobrze, panowie, wiemy chyba tu wszyscy, że to wszystko to też są niestety procesy. Mówię oczywiście. Niestety, bo wiemy też dobrze, że każdy dzień przedłuża tę wojnę na Ukrainie. Dobrze, szanowni państwo, wrócę do tego pytania. Dlaczego tak późno? Paweł Krutul. Dlaczego tak późno ta rezolucja? Paweł Krutul? Jeszcze raz przepraszam, bo nie... Dlaczego tak późno ta rezolucja została podjęta? Czy to nie jest tak, że są kraje, którym bardziej zależy, a są kraje, którym mniej zależy? Ale to już pan poseł powiedział, czym dalej od granicy z Ukrainą te spojrzenie różni się krajów, które miały być solidarne i tutaj podjąć tą decyzję. Ja uważam, że szale przechyliło to, co się wydarzyło w Przewodowie. Śmierć dwóch naszych obywateli, śmierć obywateli Sojuszu Paktu Północnoatlantyckiego. I uważam, że to zdarzenie przyspieszyło to. Powinno oczywiście to mieć dużo wcześniej miejsce i powinniśmy to już mieć dawno za sobą. Dobrze, że się stało, szkoda, że tak późno i musimy napiętnować i dalej lobbować za dostarczaniem broni, jak najlepszej broni i broni o dalszym zasięgu, żeby mniej wojska ukraińskiego ginęło, bo codziennie giną tam żołnierze, a co o zgrozo, codziennie też giną cywile w dużych ilościach i nie zapominajmy o tym, że będą też teraz przypadki śmierci po prostu ze względu na temperatury, bo są odcinani przez armię Putina wszelakie energii i tam będzie się to zdarzało. I miejmy też z tyłu głowy to, że coraz więcej Ukraińców będzie przyjeżdżało na terytorium naszego kraju. I to jest kolejne pytanie, drodzy Państwo, to jest kolejne pytanie i zacznę od pani poseł. My bardzo dobrze wiemy, że my od 24 lutego i Polacy przyjęli Ukraińców, ukraińskie kobiety i dzieci do swoich domów i różne też placówki rządowe i samorządowe również dały dach nad głową, ale przed nami rzeczywiście, tutaj rację ma pan poseł Krutul, przed nami trudny okres zimowy. My już widzimy, Straż Graniczna już nas informuje, że ten ruch na granicy się zwiększył. Czy my jesteśmy przygotowani? Czy jesteśmy też przygotowani ekonomicznie i finansowo? Bo my już tak naprawdę zrobiliśmy ogromny wyczyn ekonomiczny, gospodarczy też. Tym bardziej, że przecież nas praktycznie chwali teraz cały świat, mimo że na początku co niektórzy pukali się w głowę, że jak to przecież przyjmujecie wszystkich. Natomiast to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, oczywiście, że jesteśmy na to przygotowani. Trzecia kwestia, niestety mimo tego, że inne państwa i cały świat de facto chwali nas za to, że pomogliśmy, no to niestety te pieniądze, które do tej pory otrzymaliśmy z Unii Europejskiej, to można powiedzieć, że to jest zdecydowanie kropla w morzu potrzeb. Mimo tego, że również nas po części chwalą, więc ja bym tutaj jednak, wracając do pani poprzedniego redaktor pytania, to myślę, że jednak mimo wszystko niektóre państwa były tak przywiązane do tych różnych interesików z Rosją, już nie mówiąc o, można powiedzieć, pewnej formie korupcji, jeżeli chodzi o stronę rosyjską różnych polityków. Wszyscy o tym wiemy, że nie tylko niemieccy, ale również z innych państw. No niestety tutaj ciągle to wygrywało. No i wszyscy byli praktycznie przekonani, jeżeli chodzi o tamtą część Europy, że ta wojna będzie trwała 3-4 dni, że Ukraińcy się poddadzą i Rosja zdobędzie i podbije Ukrainę. Zdecydowanie pewnie zdziwiony... zdecydowanie zdziwiony pewnie był Putin, który
pewnie nie spodziewał się, że niestety będą się tak zaciekle bronić i dalej nasza rola w tym, aby jak najbardziej ich wspierać, bo przecież jesteśmy świadomi tego, że po pierwsze są naszym sąsiadem, a po drugie, no to walczą nie tylko o nasze bezpieczeństwo, o swoje bezpieczeństwo, ale przede wszystkim całej Europy. I przecinek tutaj, Jarosław Rzepa, jesteśmy przygotowani ekonomicznie, no przed nami też zima, przed nami też rachunki, też efekty pod inflacji, jak to też mówią eksperci. Wydaje mi się, że mamy trzy bardzo trudne przeciwności jak gdyby losu. Pierwsza to jest inflacja, z którą sobie po prostu nie dajemy rady i która pogrąża coraz bardziej nas i zubaża coraz większą część społeczeństwa, która przede wszystkim zaczyna się bać. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest kryzys energetyczny, który nas dzisiaj jak gdyby dopadł w sensie i ciepła, i energii. Na wiosnę mogliśmy do tego tematu jeszcze podchodzić zdecydowanie inaczej. Uważam również, że my powinniśmy jako cała scena polityczna tutaj w Polsce zdecydowanie domagać się środków za tą pomoc, którą do tej pory udzieliliśmy. No i domagamy się, tylko nic z tego nie wychodzi. Będziemy jeszcze być może pokazywać. Mamy jeszcze kryzys gospodarczy. Zaczynają się zwolnienia w polskich firmach. Wczoraj sytuacja zmana z naszego województwa. Zaczynają się zamykać z dnia na dzień całe firmy. Bardzo dużo jednoosobowych firm upada. Polacy nie będą już mieli tak otwartego serca, ponieważ będą się bali o swoje jutro. A jeżeli dojdzie do tego rywalizacja o miejsca pracy z Ukraińcami, może się ta sytuacja całkowicie zmienić. Pytanie, jak my jesteśmy się w stanie na to przygotować, jeżeli nie dostaniemy środków, czy to za pomoc Ukraińcom, czy też KPO, które mogłyby nam pomóc gospodarczo, uważam, że ta sytuacja i nastawienie może diametralnie ulec. Dobrze, to zgodzę się co do tych środków. Potrzebujemy tych pieniędzy, ale Paweł Krutul, Unia Europejska zdaje się jest ślepa, nie widzi tego, co myśmy zrobili od kilku miesięcy, bo tutaj rzeczywiście jest poważny problem. Pani redaktor, my tutaj nie mamy problemu, żeby rząd Prawa i Sprawiedliwości wyszedł z apelem, jeżeli chodzi o Unię, o dofinansowanie osób, które uciekają z Ukrainy przed wojną, przed śmiercią. My na pewno będziemy taki postulat popierać i wzmacniać jego przekaz. Jesteśmy teraz, mamy dobrą kartę, poprzez to zdarzenie oczywiście zginęło dwóch Polaków. Powinniśmy tutaj zabiegać, nie poprzestawać i dyplomacja polska i szukać sojuszników w całej Unii Europejskiej, żeby te środki do nas przed świętami jak najszybciej trafiły. Jest coraz zimniej w Polsce i na Ukrainie, ale tam ludzie już po prostu nie mają ogrzewania. Będą palić co się da, ale niebawem tego po prostu zabraknie. Musimy być gotowi na nową falę ludzi, którzy uciekają przed wojną, przed śmiercią. I tutaj powinniśmy jak najszybciej lobbować. I pan premier z ministrem spraw zagranicznych powinien rozmawiać ze wszystkimi partnerami, nie tak jak rozmawia nasz prezydent z trollami rosyjskimi, żeby te środki do nas trafiły. My na pewno taką rezolucję, jakby była, na pewno ją poprzemy jednogłośnie, jeżeli chodzi o kluby opozycyjne. Marta Kubiak, pani poseł, co zrobić w tej sytuacji? Dlatego, że dzisiaj oczywiście też odwołam się do wywiadów Polskiej Agencji Prasowej z Jarosławem Kaczyńskim, prezesem PiS. Tutaj jest wątek pieniędzy z KPO, ale my też czekamy na pieniądze i z KPO, czekamy też na pieniądze, no, które nam pomogą w kontekście uchodźców z Ukrainy. Tak. Dostaliśmy 700 milionów, no co to jest dzisiaj? Dla mnie dużo, ale w kontekście państwa? No, można powiedzieć, pani redaktor, że kropla w morzu potrzeb, dlatego że przecież Unia Europejska doskonale wie, że ta kwota, którą wyłożyliśmy, czy przeznaczyliśmy na pomoc naszym sąsiadom, to była zdecydowanie wyższa kwota. No cóż, wydaje mi się, że tutaj być może, znaczy w ogóle taka trochę sytuacja, można powiedzieć,
komiczna, bo przecież przypomnijmy sobie Turcję, która przecież nie będąc członkiem Unii Europejskiej dostała ogromne środki finansowe. Oczywiście tam zastosowana została pewna forma szantażu, co nie zmienia faktu, że ogromne środki finansowe się znalazły i rzeczywiście mogli je przeznaczyć na tych uchodźców. I tutaj oczekiwałabym rzeczywiście większego takiego podejścia i spojrzenia na tą sytuację, bo przecież można powiedzieć, że ci wszyscy migranci pozostali w większości u nas. No część, niewielka część przekroczała naszą granicę, jeżeli chodzi o Niemcy i dalej, więc tutaj rzeczywiście wymagałoby się większego spojrzenia i na tą sytuację, na to, że my rzeczywiście jesteśmy krajem frontowym i zdaliśmy egzamin, nie tylko my jako państwo, ale przede wszystkim nasi obywatele. Szanowni Państwo, dobrze, to porozmawiajmy o tych pieniądzach, bo coraz mniej czasu. Kiedy te pieniądze z funduszu odbudowy dostaniemy? No to jest bardzo dobre pytanie, pani redaktor. No, pan minister Szynkowski vel Sęk prowadzi szeroko zakrojone rozmowy. Część wątpliwości, jeżeli chodzi o Brukselę, udało się wyjaśnić. Natomiast tutaj są dwie kwestie. Pierwsza kwestia jest taka, że najpierw trzeba mieć potwierdzenie ustaleń operacyjnych, a tutaj na te ustalenia operacyjne, czyli taki obszerny dokument, w naszym przypadku to jest około 350 stron i tutaj Bruksela nie ma absolutnie terminu na to, żeby go po swojej stronie przerobić. Został wysłany 28 października. Natomiast później można dopiero po uzyskaniu akceptacji złożyć wniosek o wypłatę pierwszą i tutaj Bruksela ma na to 2 miesiące. To jest jakby pierwsza kwestia. Druga kwestia to jest taka, że niestety słyszymy ciągle, że te środki to będzie taki, to jest taki w pewnym sensie bat polityczny, bo tak naprawdę to nie chodzi o to, czy my te kamienie milowe spełnimy, czy nie spełniły, tylko chodzi o to, żeby opozycja rzekomo odblokowała te środki, jak wygra rzekomo kolejne wybory. A poza tym, no to pani redaktor, no prosta sprawa. Jeżeli przyjeżdża do Polski pani przewodnicząca Ursula von der Leyen i mówi, że wszystko jest spełnione, wszystko jest w porządku i pieniądze niedługo zostaną wypłacone, po czym jedzie do siebie i słyszy od kolegów, nie, jak wypłacisz pieniążki, to już nie będziesz przewodniczącą. No i tutaj zmienia... Aha, czyli zmienia się walka koncepcja, o fotel, tak? Strach ale jeszcze fotel. Jest, pani redaktor, pewna kwestia następna, gdzie przecież dziennikarze wystosowali do biura prasowego, do biura prawnego pismo z prośbą o to, żeby wskazali podstawę prawną, na której są blokowane środki unijne. Okazało się, że biuro prawne żadnej podstawy prawnej nie widzi. Tutaj już nie mówiąc o tym, że żadnych dokumentów wskazujących dokładnie, co nie jest wykonane, absolutnie nie dostaliśmy, więc pytanie do panów negocjujemy. Pytanie do panów z opozycji. Ja tu słyszałam takie opinie, że pieniądze będą, jak Donald Tusk będzie rządził, czyli nie Władysław Kosiniak-Kamysz, nie Włodzimierz Czarzasty, nie Robert Biedroń. No panowie, to co jest z tą opozycją? Donald Tusk załatwi, wy nie załatwicie, Paweł Krutu. Panie redaktor, trzeba się cofnąć do tego, co było ustalone, gdy premier się umówił na te kamienie milowe. Żadne z nas, podejrzewam, przy tym stole nie siedziało. Było coś domówione. Jedna ze stron nie spełnia tych kamieni milowych. Chciałbym przypomnieć, że to głosowanie było 26 maja, chyba o 20 tam z minutami i Lewica to poparła, za co naprawdę oberwała, ale my ponad wszystko chcemy, żebyśmy po COVID-zie, teraz już w trakcie, gdzie jesteśmy krajem przyfrontowym, żeby te środki i przy tej galopującej inflacji trafiły do nas jak najszybciej. My nie mamy z tym problemów. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, to on rozmawia z Unią Europejską. Nie kolega z PSL-u, z Koalicji Polskiej, czy z Platformy Obywatelskiej, nie z Lewicy. Tam siadają negocjatorzy z premierem rządu Prawa i Sprawiedliwości. Dopóki nie zrobicie porządku z ministrem Ziobro, to te środki do nas nie trafią. No tak, opozycja chce odwołania pana ministra. Pani poseł się uśmiecha. Jarosław Rzepa, panowie, czas niestety z takim składem dzisiaj szybko nam idzie, więc my idziemy dalej. Jarosław Rzepa. Użyły dwukrotnie, także uważam, miał buzię pełną frazesów, jak obejmował tą tekę ministra, ale sprawy w sądownictwie niczego nie wyprostował, a wręcz kropka, panie pośle, kropka. Jarosław Rzepa.
Oczywiście zgodzę się z moim kolegą, bo głównym hamulcem tego wypłaty tych środków jest pan Zbigniew Ziobro, być może jego teczki, które ma na kolegę z Prawa Sprawiedliwości, szantaże, które wobec ministra... Ale pan rozbawił stosuje. Panią poseł bardzo tymi teczkami. Rozbawiłem panią poseł, no bo boją się, ale myślę, że przede wszystkim to jest to koryto, którego nie chcą ci puścić w żaden sposób. Dzisiaj bardzo nam są te środki potrzebne i dyplomacja leży komitetu monitorującego. Jak nie było, tak nie ma. Kamień milowy nie są spełnione. Prawo i Sprawiedliwość, naprawdę jest ta determinacja, to wydaje mi się, że jest tylko i wyłącznie taka puchana, a nie prawdziwa. I chyba tego się nie uda zrobić. Widać, że nie potraficie państwo dotychczasowych środków wydawać z Unii Europejskiej. Nie jesteście w stanie zapewnić... Kończymy, słuchajcie, bo ramówka niestety nieubłaganie... Ale zapewniam państwa, że jeżeli my przejmiemy władzę... O, prawda, tylko na to czekam. To promocja, panie prezesie. Marta Kubiak. Można podsumować, panie redaktor, to tak, że demokracja i praworządność jest wtedy, kiedy rządzi opozycja, a wtedy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość, to niestety nie. Pani poseł, jedną rzecz mogę pani powiedzieć. Jedna rzecz... Zapraszam was, i pan mówi o korycie PSL. Zapraszam was, panowie, do studia z panią poseł również. W tym samym składzie, mam nadzieję, do zobaczenia. Marta Kubiak, Prawo i Sprawiedliwość, Paweł Krutul, Nowa Lewica i Jarosław Rzepa, PSL, Koalicja Polska. Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję panom na Skype'ie, dziękuję pani poseł w studio. A już za chwilę wolne głosy za granicą, a tam Michał Trześniewski, nasz korespondent na Ukrainie.